Dobry wieczór, Dagmara Prystacka, witam Państwa w niedzielę i zapraszam na główne wydanie teleskopu. Od północy obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. W Wielkopolsce wprowadza on prawie 40 nowych połączeń. W sumie w regionie codziennie na tory będzie wyjeżdżać ponad 540 pociągów. Co ważne, tym razem ruch pociągów według zmienionego rozkładu odbywa się bez większych zakłóceń. Pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają z Poznania zgodnie z harmonogramem, a podróżni o zmianach są informowani odpowiednio wcześnie. Pierwszy dzień funkcjonowania nowego rozkładu jazdy na kolei tutaj w Poznaniu jak na razie przebiega bez zakłóceń. W tym roku kolejarze bardziej przyłożyli się przede wszystkim do informowania podróżnych o zmianie w rozkładzie jazdy i jak widać to zaowocowało, ponieważ trudno nam było znaleźć sfrustrowanego albo zagubionego pasażera PKP. Żadnych problemów i żadnych zastrzeżeń. Przede wszystkim ulotki, które zostały przygotowane wcześniej, no one nam tutaj dużo wyjaśniają. Przyjechałam z małej miejscowości, ale już wczoraj był rozkład jazdy na stacji, no i w internecie, bez problemu. W nowym rozkładzie linie do Wolsztyna, Wągrowca i Rogoźna przyjmuje samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie. Na te trasy wjadą szynobusy. Od dziś wielkopolskie przewozy regionalne mają więcej połączeń m.in. z Łodzią Kaliską, Wrocławiem, Gorzowem Wielkopolskim czy Stargardem Szczecińskim. PKP Intercity uruchomiło szybsze połączenie Poznania z Trójmiastem, a także uruchomiło więcej sezonowych połączeń z miejscowościami turystycznymi czy pociąg TLK do Sandomierza. Dodatek pasażerów, którzy właśnie tam się udają w te do tych miejscowości, to oczywiście jest udogodnienie i myślę, że to jest dobrze. To ułatwia też mi drogę i do pracy, i do szkoły. Na dworcu głównym w Poznaniu cały czas funkcjonują punkty informacyjne PKP Intercity, a także przewozów regionalnych. Dodatkowo obie spółki mają czynną całodobową infolinię. Można sprawdzić aktualny rozkład jazdy w internecie, a przewozy regionalne wprowadziły jeszcze usługę SMS, która polega na tym, że jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co dzieje się na wybranej przez nas trasie. Anna Ciamciak, Teleskop. Prawdziwą próbę jednak kolej przejdzie jutro, kiedy skończy się weekend i pociągi zaczną kursować według tygodniowego rozkładu jazdy, a duża część Wielkopolan wybierze się do pracy pociągiem właśnie. Ostatnie pokazy filmowe trwały jeszcze dziś, jednak wczoraj późnym wieczorem oficjalnie zakończył się w Poznaniu 29. Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Publiczność zobaczyła ponad 100 produkcji z całego świata, z czego 84 w konkursie. Absolutnie prawdziwa miłość to według międzynarodowego jury najlepszy aktorski film dla dzieci festiwalu Ale Kino. Temat dziecięcej miłości został tu pięknie opowiedziany. To połączenie baśni i realizmu. Główna bohaterka przeżywająca pierwszą miłość nie jest najpiękniejsza jak my wszyscy. Wielu więc ten film zrozumie. Trudniejszy problem poruszył nagrodzony przez profesjonalistów film dla młodzieży. Złote Koziołki trafiły do twórców filmu Oddech. Film porusza bardzo trudny problem. Opowiada o tym, jak wykluczony ze społeczeństwa, odizolowany w poprawczaku nastolatek może wrócić do normalnego życia. Filmy animowane oceniło drugie międzynarodowe jury w kategorii produkcji dla młodzieży. Nagrodziło 7-minutową animację Basen. Jury oceniło wybitne artystyczne połączenie świeżej animacji, idealnej formy będącej istotą krótkiego metrażu z prostotą opowiedzianej przygody. W kwestii filmu animowanego dla dzieci, dorośli jurorzy zgodzili się z najmłodszymi. Złote Koziołki i Nagrodę Marcinka dostał więc Kot w Paryżu. Pokazuje nam, że ważne są marzenia, że dziecięce marzenia potrafią zwalczyć zło. Film był wykonany w bardzo dobrej technice, co pozwoliło także młodszym widzom zrozumieć jego przekaz. Bardzo dużo akcji, ciekawe dialogi, sala się śmiała, dlatego wybraliśmy go. Według dziecięcego jury najlepszym filmem aktorskim okazał się obraz Jutro będzie lepiej. Tutaj na cały tydzień. Młodzież oczarował Zmrok, czyli opowiedziana z wielu punktów widzenia, oparta na faktach historia zabójstwa szkolnej koleżanki. Przestaje być opowieścią o śmierci, o zabójstwie, a staje się opowieścią o nastolatkach, o ich problemach, o ich życiu, o tym, że każdy z nich jest inny, każdy z nich chce gdzieś tam inaczej wejść w tą dorosłość. Marcin, nagroda młodzieżowego jury, trafiła też do animacji Kot Rabina. Doceniamy walory edukacyjne tego filmu, który porusza problemy takie jak tolerancja czy fanatyzm religijny, wciąż aktualne w dzisiejszym świecie.
Niestety program 29. Festiwalu Ale Kino przestał być aktualny. Takie filmy na co dzień niedostępne w kinach będzie można znów zobaczyć dopiero za rok. Agnieszka Nawrocka, Teleskop. W czwartkowym teleskopie pokazaliśmy Państwu, jak wygląda życie półtorarocznego Alana, który cierpi na niezwykle rzadką chorobę – dysplazję zmienną. Jego rodzice zbierają pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, bo tylko tam znalazł się lekarz, który specjalizuje się w leczeniu tej choroby. W akcję pomocy Alanowi włączyć może się każdy z nas, a pomogła już Fundacja Olędrzy dla Polski. Rodzice Alana o tym, że Fundacja Olędrzy dla Polski zbiera pieniądze dla ich syna, nic nie wiedzieli. Dzisiaj rano specjalnie pojechaliśmy do nich z kamerą, żeby opowiedzieć, jak szybko i spontanicznie reagują ludzie. W piątek okazało się, że dla Alanka będzie przeznaczone 5 tysięcy złotych. To chyba całkiem nieźle jak na początek, co? Super. Nie spodziewaliśmy się. Także to od tej fundacji, tak? To świetnie, naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. Alan ma 1,5 roku, ale nie siedzi i nie chodzi. Na co ty czekasz? No szybko. Jego choroba, dysplazja zmienna, jest tak rzadka, że jedyny specjalista, który mógłby dokładnie zbadać chłopca, to dr William McKenzie ze Szpitala Dziecięcego w Stanach Zjednoczonych. Koszt podróży, pobytu i potrzebnych badań na miejscu to 50 tysięcy złotych, których rodzice nie mają. To już mówię z przelotem te 50 tysięcy, już nie mówię z tym pobytem, ale powinno wystarczyć na ten rezonans, który by pokazał, czy syn ma ucisk, czy nie ma. Podczas wieczoru charytatywnego Fundacja Olędrzy dla Polski zorganizowała zbiórkę pieniędzy na 3 cele. Fundację Stworzenia Pana Smolenia, Fundację ARS, która wspiera dzieci uzdolnione artystycznie, a po obejrzeniu materiału w teleskopie spontanicznie organizatorzy postanowili przeznaczyć część pieniędzy na leczenie Alana. Jedną z inspiracji dla tej imprezy był Alanek, o którym się dowiedzieliśmy i któremu chcemy przynieść odrobinę pomocy, odrobinę szczęścia w tych jego ciężkich okresach życiowych. Gościem specjalnym wieczoru był Marek Kondrat. To nie jest coś bardzo dziwnego. Polska stoi pomocą bez przerwy, ktoś sobie pomaga. Jest mnóstwo fundacji najprzeróżniejszych, więc to jest już odruch nam znany. W sumie podczas licytacji udało się zebrać ponad 14 tysięcy złotych. Z tej kwoty 5 tysięcy złotych trafi do Alana, a wszystkie informacje o tym, jak można pomóc chłopcu, są na stronie www.alanek.com. Urszula Łaszyńska, Teleskop. Teraz zaglądamy do Piły, gdzie w centrum miasta można poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Po raz pierwszy zorganizowano tam jarmark bożonarodzeniowy. Mieszkańcy miasta i nie tylko mogą kupić tam świąteczne ozdoby, przysmaki, a także choinki. Zapach pieczonych kasztanów i grzańca wypełnił pilski deptak. Można tu kupić choinkę, wybrać lampki i ozdoby wykonane przez artystów, a także kupić prezenty. Po raz pierwszy ulica Śródmiejska naprawdę ożyła na święta. Przechodząc tutaj obok widziałam mnóstwo rejestracji spoza Piły, więc mamy gości, mnóstwo ludzi, zimno, więc powinni siedzieć teoretycznie w domu, a są z nami. Znajdzie się też coś dla tych, którzy podczas zakupów zgłodnieją. Kiełbaskę, ziemniaki, szaszłyk, karkówka. Ryby wędzone i ryby smażone, oprócz tego chlebek ze smalcem. Wygląda na to, że pomysł jest trafiony w dziesiątkę. Jest coś wreszcie nowego w tej Pile, coś się wreszcie dzieje. No wspaniale, czujemy się świątecznie, pierwszy raz w Pile, w ogóle pełny roku, jak ciemno się zrobi, super. Dla Piły każda promocja jest dobra, świąteczna, przyjemna, bardzo fajnie. Zadbano także o program artystyczny. Na scenie przy jarmarku występują teatrzyki dla dzieci, zespoły muzyczne i Pilska Orkiestra Rozrywkowa. Jarmark Świąteczny potrwa do 24 grudnia. Jarmark Świąteczny zorganizowało również Radio Merkury. Podczas tej imprezy można było posłuchać kolęd w wykonaniu finalistów Szansy na Sukces, obejrzeć spektakle teatralne i wspólnie z innymi przygotować łańcuch na choinkę. Chętni mogli też nagrać życzenia dla najbliższych, które zostaną wyemitowane na radiowej antenie w Wigilię. Było kolędowanie. I coś na ząb. Wspólnie szybciej można też ulepić tradycyjny papierowy łańcuch na choinkę. Idealny plan jest taki, żeby opasać cały ten dziedziniec łańcuchem zrobiony przez naszych słuchaczy. Zobaczymy, czy to się uda. Jest już trochę na drzewie, a dopiero zaczęli nasi goście kleić, więc mam nadzieję, że się uda.
Kto chciał, mógł nagrać życzenia świąteczne dla najbliższych. W tym uroczystym dniu chciałabym złożyć życzenia wszystkim słuchaczom Radia Merkury, wszystkim działkowcom. Życzenia pojawią się na antenie radia w wigilijny wieczór. Niesamowite jest to, że możemy spotkać się z naszymi słuchaczami. Wiemy, że to jest taki gorący czas, kiedy Państwo myślą o robieniu prezentów, o sprzątaniu w domu, a tymczasem okazuje się, że udaje Wam się znaleźć chwilę, żeby się po prostu z nami tutaj spotkać. Świąteczny jarmark Radia Merkury odbył się po raz drugi. Nietypowe, bo churalne wykonanie, a kapella piosenki Dziwny jest ten świat i Od do radości to pomysł na uczczenie 120-lecia istnienia jarocińskiego chóru imienia Kazimierza Tomasza Barwickiego. Do piosenek powstał teledysk, który pojawił się w filmie dokumentalnym o festiwalu pod tytułem Podróż w czasie. Klip do obu utworów powstał w kościele świętego Marcina w Jarocinie. 57-osobowy zespół nie miał łatwego zadania. Ostateczną wersję nagrania poprzedziły godzinne próby. Oprócz chóru twórca teledysku i filmu jednocześnie Andrzej Wolf zaprosił też do współpracy wykonawców znanych z festiwalu w Jarocinie, którzy wraz z chórem nagrają studyjne wersje obu piosenek. Całość stworzy międzypokoleniowy teledysk, który będzie zakończeniem dokumentu Podróż w czasie. W filmie zobaczymy m.in. niepublikowane materiały z festiwalu w Jarocinie z 1987 roku. Podróż w czasie na ekranach w czerwcu na najbliższym rokowisku. I na koniec odrywamy się od tematów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zajrzymy, proszę Państwa, bowiem na poligon i sprawdzimy, jak radzą tam sobie kobiety. Statystyki pokazują, że coraz więcej pań chce nosić mundur. Tym bardziej, że kobiety w wojsku radzą sobie bardzo dobrze. Są odporne na ból i stres, świetnie strzelają, do tego są szalenie ambitne. Przypominam, na brzuchu! To jest na brzuchu, żołnierz! Czołganie, strzelanie, pokonywanie zasiek, słowem poligon. Wszystkie zadania trzeba wykonać szybko i poprawnie i dla nikogo nie ma taryfy ulgowej. Dla mnie to nie ma różnicy, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Dla mnie to jest po prostu żołnierz. I to, jak się zachowuje podczas szkolenia, jak się zachowuje na poligonie, to stanowi jego wartość, a nie płeć danej osoby. Niżej pupa! Opiera się nogami! Prawa, lewa, naprzód! Kasia od zawsze chciała nosić mundur. Tata i wujek są zawodowymi żołnierzami. Ona też zakochała się w armii, choć to niełatwa miłość. Ogólnie to jest ciężko. Nie powiem, bo nie jest łatwo, ale wystarczy silna wola i damy radę. Pajza Skórska! Jestem, panie sierżancie! Ania po skończonych studiach pracowała w handlu, ale coś podpowiadało jej, że to nie jest jej miejsce na ziemi. Kiedy nadarzyła się taka możliwość, zjawiła się w koszarach. Spotkaliśmy się właśnie z dużą akceptacją w ogóle ze strony płci przeciwnej i tak jak wspomniałam wcześniej, są bardzo pomocni, prawda? Nie ma rywalizacji niezdrowej, a jest właściwie, można powiedzieć, w gwarze handlowej zdrowa konkurencja. Anita to także córka wojskowego. Mundur to dla niej wyzwanie i pomysł na życie. Błoto i pot, a czasem także łzy. Jeśli ktokolwiek myśli o wojsku poważnie, musi dać z siebie wszystko i to bez względu na płeć. Trzymamy się razem i jedna drugą dopinguje. Jak jest źle, bo są takie czasami momenty, że jest źle, to jesteśmy razem i to nam pomaga dotrwać do końca. Dziewczyny do wojska zgłosiły się dobrowolnie w ramach szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych. Oprócz 20 pań szkolenie rozpoczęli także panowie. Dziewczyny są troszkę słabsze fizycznie, no ale po to jesteśmy drużyną, żeby sobie nawzajem pomagać. Najlepsi, którzy pozytywnie ukończą szkolenie podstawowe, mogą liczyć na kontrakt z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Najlepsi z najlepszych mogą ubiegać się o wcielenie do służby zawodowej. Ważna informacja dla tych, którym marzy się wojsko. Do NSR można się zapisać w każdym wieku. Beata Dymianowska, Teleskop. Teraz to wszystkie informacje w Teleskopie. Zapraszam Państwa jeszcze na wieczorne wydanie o 21:45. Do zobaczenia.